muszę stanowczo zaprotestować, ponieważ ja akurat jestem dyrektorem 2008 roku i śledzę, jakie były kwoty dopłat, kwoty zrealizowanych płatności w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich i mogę powiedzieć, że w tym okresie właśnie tego rządu koalicyjnego Platformy i PSL jest 100-procentowy wzrost kwot w ramach dopłat bezpośrednich. PR jest dobry. Rzeczywiście minister Sawicki się dobrze wpisuje w ten PR i pewnie premierowi Tuskowi na tym zależy, żeby taki właśnie minister był, który nie ma praktycznie żadnego przybicia, jeśli chodzi o Radę Ministrów. To rzeczywiście bardzo słaby minister. Minister, który praktycznie nie potrafi... Dobrze, ja nie chciałbym, żebyśmy się tutaj robili cenzurę dla ministra rolnictwa, bo to jest oczywiście domena posłów. Ale jedno pytanie. Ja, jeżeli można, panie redaktorze, do tutaj jeszcze dwa słowa chciałbym wrzucić. Rzeczywiście sytuacja może nie jest tak tragiczna, jak tutaj pan poseł Golba przedstawił, bo trzeba mieć świadomość, że faktycznie Polska jest na poziomie dopłaty, jeżeli dopłaty 215, ale Łotwa jest 95. Oczywiście. Także to jest kwestia wynegocjowania w pewnym momencie tej wartości. Warunków, no tylko, że te dwa kraje są chyba nieporównywalne. I to jest prawda. Jedną informację, bo ze statystyki wynika, że na Podkarpaciu dopłaty bezpośrednie od 40 do 70%, to pewnie w zależności od regionu, to jest tak zwana, no można powiedzieć, pomoc socjalna. To nie jest pomoc, która służy rolnikom do tego, żeby inwestowali, żeby produkowali, tylko tak naprawdę to są pieniądze dla nich po to, żeby mogli normalnie funkcjonować, normalnie żyć, czyli taka renta socjalna. A z drugiej strony o rolnikach mówi się jako o tej grupie społecznej, która... Jeśli chodzi o zyski z wejścia naszego do Unii, to zyskała najbardziej. I tak, z jednej strony często pokazuje się podkarpackiego rolnika i mówi się, o, to jest człowiek, który zyskał, konkretnie zyskał w kieszeni, ma większe dochody, ma więcej, może więcej kupić, może więcej zainwestować, a z drugiej strony ten rolnik na Podkarpaciu to jest ktoś, o kim się mówi, ale on tylko bierze te pieniądze z Unii po to, żeby normalnie przeżyć i tak naprawdę... Nijak go porównując do rolnika w zachodniopomorskim czy na Pomorzu. Jest prawdą, że rolnicy jako grupa społeczna, grupa zawodowa najwięcej skorzystali na integracji Polski z Unią Europejską i ten poziom dopłat, choćby za 2010 rok, to jest prawie 500 mln zł, które już płynęło na konta rolników. Faktem jest, że większość tych gospodarstw to są gospodarstwa małe. To jest też specyfika województwa podkarpackiego. Gospodarstwa, które w najbliższych latach albo się przebranżowią, ewentualnie utowarowią. Tej dyskusji, od czego zaczęliśmy, że charakter dopłat i to, co ma być po roku 2013, perspektywa nowa finansowa. To, o czym mówi minister Sawicki, zachowajmy dwa filary, czyli filar związany bezpośrednio z produkcją rolną i filar związany z rozwojem obszarów wiejskich. Mniej więcej na porównywalnie po pół, bo to z punktu widzenia naszej regionalnej polityki rolnej, nazwijmy to, bo takie też byłoby marzenie, by kiedyś również w ramach wspólnego polskiego garnuszka dzielić rolnictwo trochę regionalnie i popatrzeć, że inna jest Wielkopolska, inne są Kujawy, a trochę inne jest Podkarpacie i Małopolska. I kwintesencja tej dyskusji jest taka, że u nas gro tych pieniążków jednak wieś potrzebuje w inny sposób zagospodarować, właśnie na trochę ekstensywną produkcję, na rozwój obszarów wiejskich, szeroko pojęty. Natomiast bezpośrednia dopłata, ona ma swoje miejsce, bo są obszary naszego województwa, które są bardzo produkcyjne, ale to jest tylko część województwa i tu należy w takiej perspektywie, w taki sposób patrzeć. I o tym akurat minister Sawicki głośno mówi, że to jest kierunek, z którym... Natomiast pan poseł podaje Grecję. Świetnie, tylko panie pośle, jaki mamy obrót handlowy z Grecją, nie? I co Grecja naprawdę potrafi? Ja mam jeszcze jedną uwagę. Do tego bym dłożył, panie redaktorze, i tutaj zamknijmy pewnie dyskusję. No proszę zobaczyć, jest taka tabelka, bardzo króciutko... Nie wiem, czy to zobaczymy, bo pan trzyma do siebie. Tak. O, tak będzie lepiej. Mamy priorytety prezydencji Polski w 2011 roku. Wiem, proszę, co pan chce pokazać, że tam nie ma rolnictwa. Brak, tak? Rolnictwa, ale proszę dalej, panie redaktorze. Ja wiem, że liczba, pan ma kilka tych kart. Liczba ludności aktywnej w rolnictwie zawodowo. Proszę popatrzeć, Polska 10%, Niemcy tylko 1%, a proszę popatrzeć na Włochy, niecałe 2%. Z czym to się wiąże? Zaraz pokażę. Panie redaktorze, proszę bardzo, porównanie do finansowania rolników w milionach euro. Proszę bardzo, mamy Francja 66 miliardów, Niemcy 51, Włochy 31,
a my niecałe 17. Panie pośle, ale się powiem więcej. Proszę bardzo, jeszcze popatrzmy. Nie, no z tej tabelki co to już na pewno w 2016. Nic nie zobaczymy. Inne państwa dwa razy tyle. No nie, to, jest, nie to jest przede wszystkim co będzie w roku 2016, tylko skupili się faktycznie na dzisiaj na... Dobrze, ja wiem, to jest oczywiste, że negocjacje... Panowie, przepraszam. No sekunda, zadam pytanie i być może pójdziemy krok dalej. Bo nie chciałbym rozmawiać o tym, jakie będą wynegocjowane dopłaty, bo to będzie negocjował rząd, minister Sawicki, my tak naprawdę na Podkarpaciu nie mamy na to wpływu. Ale być może będzie tak, że konsumenci nie będą chcieli tylko i wyłącznie taniego mięsa, o którym czasami słyszą, że na przykład jest importowane z Niemiec z dioksynami i się zastanawiają, a może by jednak kupić coś, co jest tutaj nasze, lokalne, świeże, zdrowe. Może nie będą chcieli jajek z wielkich, ogromnych ferm, ale będą chcieli te zwyczajne, drogie jajka od naszych podkarpackich kur i tak dalej, i tak dalej. Co my musimy zrobić, bo może mamy na to szansę, żeby przekuć to zainteresowanie konsumenta w kierunku żywności zdrowej, ekologicznej i pewnej na ten rynek zbytu, który będzie się liczył dla rolników z Podkarpacia. Musimy zrobić najważniejszą rzecz. Trzeba odwołać ministra rolnictwa, panie redaktorze. Oczywiście. Mówimy o mięsie z dioksynami, a gdzie służby pana ministra? Jak mógł wpuścić? Wie pan, panie redaktorze, co Niemcy musieliby zrobić z tym mięsem skażonym dioksynami? Musieliby go utylizować. A wie pan, ile kosztuje tona utylizacji? Bardzo duże ale pieniądze. Ale panie pośle, pan ma pewność, że tak było? Że to no, było mięso ale z panie redaktorze, no proszę, tak samo było kiedyś wcześniej z Danii, tak samo z Szwecji, a Polacy to musieli zjeść, bo proszę bardzo, takim rząd zafundował takie mięso z dioksynami. I proszę wyobrazić, i kolejny byśmy wzięli więcej takich dodatkowych przykładów, ale nie uparty, ale przecież to są fakty, ale przecież ja bym proponował, ja wrócę do swojego pytania. Ja myślę, panie redaktorze, uspokójmy rozmowę, bo nie ma potrzeby państwo, mówić, powinniśmy wykorzystać ten potencjał, o którym mówiono tutaj w województwie podkarpackim, bo my dzisiaj ten potencjał posiadamy. Z 3% prawie PKB w 2007 roku na rolnictwo zmniejszyliśmy praktycznie w 2011 do 1,9. To jest 14 miliardów złotych na rolnictwo mniej. To jak mamy promować nasze rolnictwo? Rolnik sobie da radę, bo my naprawdę mamy jeszcze na dobrym poziomie nasze rolnictwo, ale musimy o niego zadbać. Musimy rolnikowi pomóc i rzeczywiście trzeba ma pokazać kilka dobrych kierunków działań, aby rozwijać to właśnie rolnictwo, a nie go praktycznie no kończyć, bo tak w tej chwili ten rząd robi. I jeśli w dalszym ciągu będziemy mieć taką sytuację, to rzeczywiście polskiego rolnictwa za kilka lat nie będzie. I najważniejsza jest teraz ta prezydencja nasza. I tu musimy wywalczyć wszystko i zrobić wszystko, a minister tego nie robi. I po 2013, aż 2020... Aż panie jest uparty, panie pośle, ma cały czas o ministrze. Tak, no bo rzeczywiście ten wniosek był niedawno dyskutowany i mamy dużo argumenty. No SMS-ki. Nieudolne urządzenie, no musi skończyć. Ja myślę, szanowni państwo, że oczywiście trzeba patrzeć na te złe aspekty, ale też te dobre aspekty. Z pewnością wszyscy oczekujemy, ostatnio ukazała się wypowiedź komisarza unijnego Janusza Lewandowskiego i tutaj ukłon w kierunku Platformy, który przedstawi w szerokim zakresie przyszły budżet. Mówimy tu o Polsce, prawda, i tam będzie zapewnienia pana komisarza są takie, że oczywiście budżet dla rolnictwa będzie odpowiednio wysoki, będzie uwzględniał pewnego rodzaju działania i nasze miejsce. Ja powiem tak, pod wszelkimi dyskusjami możemy tu rozmawiać, możemy krytykować. Prawda jest taka, że kto nic nie robi, ten nie popełnia błędów. Ale prawda też jest taka, że można było wiele więcej zrobić. Można było. Ja o tym mówiłem wcześniej, chociażby o rezerwach. Ja powiem tak, chciałbym skupić się na Podkarpaciu, tu, na naszym lokalnym rynku. Mamy niedaleko tutaj w Załężu elewator 25 tysięcy ton pojemność. No jest pusty, przepraszam. Gdyby były rezerwy, a przecież po to zostały te jakieś elewatory wybudowane, troszkę inna byłaby sytuacja. Ja wiem oczywiście, że jest pewnym transferem dla rzepaku, dla różnych... Pan poseł doskonale wie, że po żniwach elewator był pełny, więc... No tak, tylko że on nie ma... jest pusty na koniec sezonu właśnie na przedmówku. Zgodę się z panem, jeżeli... Znam taką powieść, nawet znaną polską powieść, kiedy skup interwencyjny zboża, to chyba Dyzma mówił, że trzeba zboże teraz, prawda... zatrzymać, żeby je potem drożej sprzedać. Rząd ma lepszy pomysł. Wprowadzi z Ukrainy wtedy, kiedy nie trzeba, miliony ton, a później praktycznie u nas brakuje. Dlaczego? Bo rolnicy rząd takiego pomysłu nie ma, ponieważ bo wprowadzi, ale wprowadzi. Panie prezesie, jeżeli mogę dwa słowa, dlatego, że pytanie z ust pana redaktora padło w kierunku, co należy zrobić. Ja powiem, że wiele rzeczy się już robi, bo tak naprawdę to, co będziemy jeść, to kształtujemy od małego dziecka. Akurat reprezentuję Agencję Rynku Rolnego.
Rolnego, która ma programy, które mają na celu kształtowanie tych właściwych nawyków. I to jest zarówno ta przysłowiowa szklanka mleka, ponad 2,5 miliona dzieci, to jest owoce w szkole, ponad 800 tysięcy dzieci w Polsce. I to jest 30 milionów w funduszach promocji, które właśnie mają służyć promocji dobrej polskiej żywności. Ale szklanka mleka to, jest tylko 3 dni, bardzo dziękuję. To był program debata regionalna. To był program debata regionalna, punkty widzenia, program na żywo. Bardzo dynamiczny o podkarpackim rolnictwie. Dziękuję panu. Dziękuję. We'll be right back.